Minecraft w wersji RTX. To jest i dobra, i zła wiadomość. Albo to jest dobra i dobra. Nie możemy być negatywni u NVIDII. To jest bardzo dobra i dobra wiadomość. Więc dobra wiadomość jest taka, że ona nie jest kompatybilna z tym Minecraftem. To nawet są bardzo dobra i najlepsza wiadomość. Więc dobra wiadomość jest taka, że nie jest to, że w ogóle w Minecrafcie jest ten rozłam. Więc to nie jest oparty, Bieli Build nie jest oparty na Javie, na Bedrocku, który wszyscy lubią i szanują, zwłaszcza na konsolach. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że... O kurde, to jest ta aktualizacja z Netherem. Że nawet w obrębie tej wersji Bedrockowej, bo tak się ona nazywa... Muszę chyba tutaj przesterować dźwięk. Przewozić słuchawki, jest tak gorąco, że mi się nie chce, ale już wkładam. Więc bardzo dobra wiadomość jest taka, że nawet w tym świecie Bedrocku nie działa ona z kanoniczną wersją. I to jest miejsce na teorie spiskowe. Ona tak naprawdę korzysta z fundamentalnej funkcji Windowsa, jaką jest DXR, czyli DirectX Ray Tracing, jeśli się nie mylę. Podejrzewam, że Microsoft ją pociśnie dopiero wtedy, kiedy Minecraft wejdzie na nowe konsole. No, a bardzo wiadomość jest, dobra wiadomość jest taka, że będziemy musieli, nie będziemy mogli grać na, mam serwer społeczności, który bardzo szanuję. I no, niestety będziemy musieli być zamknięci w klatce z RTX-em tylko i wyłącznie. Uwaga. A nie włączyłem słuchawek? Co jest grane? Czyżby się rozładowały? Czyżbym zwyczajnie je wyciszyłem jak frajer, przepraszam. Czy dzisiaj tylko Minecraft, pyta pan prezes. Ha. No i jest w związku z tym najlepsza wiadomość. Tak, dzisiaj ma być tylko Minecraft. Ale możemy poruszyć wiele tematów. Możemy go, więc tylko wbiję na chwilę na serwer, żeby zobaczyć, czy wszyscy tam mają się dobrze. Tak? I potem rozpoczniemy dramatyczną przygodę w RTX-ie. Są pytania, czy Minecraft w VR-ze. Minecraft w VR-ze istnieje, jest równie rozdzielony, jest równie, jakby to ładnie ująć. No niestety też jest gdzieś tam poddany ostracyzmowi. O kurde. Mianowicie działa tylko na oficjalnie na systemach Oculusa. A to jest projekt czegoś, co będzie się nazywało Świątynia Światła. Kiedyś nastąpi ta wielka unifikacja. Tak jak przyjdzie taki Kazimierz Wielki Minecrafta i sprawi, że... tak, nie, to nie był Kazimierz Wielki. Kto dokonał wielkiej unifikacji Polski po... było to zjawisko rozbicia dzielnicowego. Tak właśnie jest Minecraft. Minecraft jest jak historia Polski w tym momencie. Jest wielkie rozbicie dzielnicowe Minecrafta i czekamy na kogoś, kto to... jakby to ująć. No, położy temu kres, prawda? Łokietek to zrobił. Kazimierz Kamienny. Kazimierz Wielki. Ja absolutnie nie pamiętam. Krzywousty jeszcze jest. No, zdania ekspertów są podzielone. Załóżmy, że będziemy się trzymać tylko tych królów, którzy jeszcze już nie żyją, dobra? Bo jest cisza wyborcza. Zakładam, że ten... biorąc pod uwagę moją niewiedzę, można podać tutaj wielu kandydatów. Więc nie wiem, czy to będziemy odtwarzać dzisiaj. Natomiast tutaj pracujemy nad... O kurde. Okolica robi się coraz lepsza. Więc mamy tutaj koncepcję Świątyni Światła. W tym celu ona jest zbudowana w sposób... Istotą jest to, że mamy wielki szyb, do którego wpada no, światło, tak? Światło jest generowane przez słońce, które w tym momencie jest tutaj. To jest jakiś w ogóle mod, więc to nie jest kwadratowe niebo, jakie znamy. Kiedy światło wpada, dochodzi do wielu pięknych zjawisk w tej grze. Tu znasz pin, gdzie w ogóle jesteśmy już na bieżąco? Chyba się nie pali jeszcze. To jest ładna symbolika zwierzątka. I będziemy chcieli, że światło wpadając spocznie, bo ja wiem, na górze jakaś piramida z fajnym kształtem.
Kiedy zacznę mordować w tej grze, pisze Porcupine. Zaraz będę musiał mordować, bo nie będzie nic innego do roboty, z racji tego, że muszę pożegnać mój serwerek i pójść do świata RTX-a. No nie cieszę się zbytnio niestety z tego powodu, ale cieszę się ogromnie z tego powodu, hej, ale będzie fajnie. A tak to sobie żyje, w sumie zobaczmy, co tutaj community robi. Co to... Słychać. Czy jest szansa na sezon z Minecraftem RTX? Ja bym bardzo chciał, żeby Minecraft RTX po prostu był zintegrowany z normalnym Minecraftem. Właśnie to jest dobre. Co tam? Co dodali w tym momencie? Z tego co rozumiem... Z tego co rozumiem, aktualizacja ostatnia sprawiła, że doszedł całkiem nowy nether. Mi się wydaje, że go sprawdzimy. Jest Dekufsi, dzień dobry. Jest Kio the Great. Będziemy się stali oprócz tego rozkminić te wiele trudnych tematów. Jednym z nich, czy warto pić soki, czy one są jednak złe? Jak mam sok z pomarańczy, to czy ten cukier, który w nim wchłonę, to jest lepiej go nie pić, czy lepiej go pić? Co my tu jeszcze mamy? Tam powstało, widzę, to jest droga do centrum. Widzę, że tam coś się podziało. Jestem ciekaw, co tam się podziało w sumie. Tutaj to drzewo życia powoli, widzę, dobiega jego budowa końca, czy hodowla może. Czy świeżo wyciskany? Mam świeżo wyciskane przez firmę na H. Kończy się na X. Tak? Pytanie, czy coś to zmienia? Zakładam, że oni są uczciwi i po prostu wyciskają pomarańcze, nic innego nie dają. Tylko wolno wyciskany. Czyli slow juicer. I co to zmienia? To ładny dolomit podaje, tak. Jest ten, jest pan Kupsi. O, pan Kupsi, mogę odpowiedzieć panu, najlepszy komentujący. Możemy sobie tak słodzić. Najzdrowiej pić wodę. Woda z cytryną, okej. Okay. Tazdy mówi, tak, mówię o tej firmie, co pisze Tazdy, mówisz, że oni są w miarę uczciwi. No, ale czy to jest ten, czy to dobrze jest to pić, bo czytasz o tym, że soki są złe. Patrzę, co ten Marek tutaj chce. Nie powiem nic, jest po, you don't have, tak, nie masz nade mną władzy, panie Marku. Tutaj, ale zobaczymy. Żeby wyłączyć Facebooka. Właśnie, mówię, mam poważne problemy z tym, ponieważ on jest zintegrowany z moją aktualną tą platformą albo programem, przez który streamuję. To jest długa historia. Z chęcią bym poznał rozwiązanie. To drzewko ładnie wygląda. W sumie można zobaczyć, jest bliska? A? Baobab to jest? W sumie może by się nikt nie pokapował, że to nie jest RTX tutaj? Jest bardzo ładny shader tej. Ile ja wytrzymam w sumie bez tego? Aha, rozumiem, że mogę nurkować... Zaraz. Mam jakaś ikonka w prawym części ekranu. O Jezu, ja mam tutaj tą cheaterską, ten cheaterski kill, który zamraża wodę, dzięki czemu mogę się zmienić w, no możemy powiedzieć, dzisiaj niedziela, Jezuska chłodu, tak? Panda, pozdrowienia z Chin. Czy chcę powiedzieć do Netheru? Kurczę, w sumie? Gdzie przyjść? Ci nie działa, działa. Jestem obok. O kurde, twist fabularny. Okej.
Ej, zobaczymy nowy Nether. Podobno Nether nie był aktualizowany od... Co do? Co tu się stało? Chyba, że wszedł po lianie. Oj, sorry. No. Okej, okay, czerwona wieża obok. Tak, zgubiłem się w Minecrafcie, powiem szczerze. Okej, okay, dobra. Z tego co słyszałem, a nie śledzę tej gry bardzo uważnie. O Jezu, to... Nether nie był aktualizowany od bardzo dawna. Jak zrobić serwer na Bedrocku? Jest wszystko w internecie. W sensie po prostu wpisujesz Bedrock serwer i tyle. My go stawiamy na jakimś tam, jakiegoś providera, w sensie tamten. A streamuje OBS-em, tylko że OBS ma nową funkcję, która nazywa się po angielsku, już wam mówię jak się nazywa. Doxy. I tam nie ma nad kontroli nad nimi. Jeśli tam jest umieszczone jakieś źródło dźwięku, to są niezłe jaja. Co tam? Tu i tak będzie Nether przed patchem, o pewno wygenerowany obszar. Dobre pytanie. Zaraz się spytamy Bandroida. Bo tak, to jest prawda. Jak ktoś miał już Nether w swoim świecie, w ogóle fajne jest w Minecrafcie to, że teoretycznie można, nie trzeba było nigdy resetować świata. I można było na przykład mieć świat, który jest stworzony według generatora z różnych tych, okej. Natomiast jak ktoś chciał mieć nowy Nether, wystarczyło go skasować na serwerze albo skasować na swoim świecie. Tu do końca, okej. Możliwe, że to jest jeszcze część starego Netheru, a nowy będzie później. Ja nie odróżniam, więc... Jak to pięknie. Okej, okay, to jest jeszcze stary Nether jakby, co? Mach pisze, że nieraz miał świat z 5 różnymi update'ami. No właśnie, czy to na stówę, to unifikowanie wszystkiego w Minecraftie jest super. Pan tak żyje. No, he. Kiedy kult światła? Jest problem. Cały czas. No właśnie, to jest temat na dziś. Czemu Microsoft nie chce zintegrować wersji Minecrafta, która ma ray tracing, z główną wersją? Mi się wydaje, że jedynym sensownym... Czy to jest nowy Nether? To jest nowy? Dzisiaj msza o Krzysztofa. Dzisiaj mamy ten dyrektywę Minecraft.
Ale niestety będzie Minecraft. I dlatego z radością mówię, że będzie Minecraft. Hej, hej, hej. Msza będzie w lipcu. W lipcu ma wyjść nowa aktualizacja, która zapowiada się bardzo dobrze. Jeden padł, ktoś tutaj zdech? Przepraszam. Myślałem, że to kurczaki wypadły. Jezu, nie, no chyba niech to nie zniknie. Oni są tutaj, to są pancerni ludzie. Chyba. Że pokaż dalej. Jasne, przejdziemy się tutaj zaraz. Czy odkopuję konsolę znowu? Tak, jakby co, Ghost of Fukushima będzie u mnie. Fukushima wygląda bardzo fajnie. Kurczak. Mam konsolę. Gdzie ją dałem? Kurczę, moment. Muszę pamiętać o tym. O, Trash mówi, że działa też na Switchu. To jest jedyny no, taki duży plus. Czy wersja bedrockowa ma dwa plusy? Optymalizacja i to, że grasz z ludźmi niezależnie od platformy. I to jest super. Ale tak, absolutnie rozumiem javowców, wolnościowców. Czy Death Stranding? Death Stranding też raczej. Mi się gra bardzo podobała wbrew pozorom, tylko ciężko mi się grało na konsoli. Tak bardzo ciężko mi się grała. Czy odzyskałem kamerę? Tak, 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 tamten temat jest zamknięty, okej? Okay? Nie musimy już do niego wracać. Jest chyba wszystko okej, okay, tak? Nie mam żadnych nowych książek od kolegów, żeby je zrecenzować. I tak dalej, więc absolutnie luzik. To nie był pan Jaworski i tak dalej, dobra? Spoko. Kości. Widzę, że Nether dostał jakieś surowce, czy to było już wcześniej? Które są, występują w postaci rudy w... nawet co to jest? Moment. To co ja teraz wziąłem, jeśli to wziąłem? A widzę, że nie wziąłem. To nie jest najszybszy serwer, niestety. Chyba, że to należało wziąć... Okej. Okay. I ten kamień, który tu występuje... Netherrack. Okej. Okay. W sumie możemy zrobić kilka badań naukowych, skoro tu jesteśmy. Spokojnie, to jest ten. Zaraz się... Okej. Okay. Zaraz się ten... A właśnie. Zaraz się rozkręci, ogień się, w sensie ten... Tak, this is fine. O, to chciałem sprawdzić. I z tego otrzymujemy co? Pieczony kurczak, to nie jest do końca to. Jednego kurczaka można w sumie zjeść. Nie wiem, czy ja wagonik podwędziłem. Złote jabłko? Samorodek złota? Czy ja dobrze rozumiem? Dostajemy tutaj samorodki złota, czy coś innego jest jednak? Ale chyba samorodki złota. Zjem kurczaka przy was. Ty, długo sieje kurczaka. Pytanie, czy było głosowanko. Nie, pójdę jakoś później. Nie chciałem się teraz. Jest gorąco. Liczę, że w lokalu będzie klimatyzacja. To jest na co liczę tak naprawdę. Innych nadziei. O, to zwierzątko. Aha. Teraz. Czy coś tu przeleciało przed chwilą? Że kuclawowy to jest?
trochę. Tak. No. To był Nether, tak? Czego się mogłem spodziewać, siadając na kucyka, który płonie? Tak. No, to jest nasza. Podoba mi się to, że to miejsce ma historię. To są stare kule. Niewielu już pamięta, skąd jest ta nazwa. Ja pamiętam i pewnie dużo osób też pamięta. Pytanie, czy Trasek pamięta. To nie jest tak, że chciałem mieć ten obraz tutaj, tak? Ale ten, ktoś go zbudował, więc już nie wnikam. Jest dużo, dużo tutaj też innych person. Że te itemki miałem dużo warte. Mam nadzieję, że tam je podniosą, tak? To jest takie niestety właśnie to jest to, że jak się nie zasłuży, nie zapracuje na swoich, na swoje przedmioty, to się nie docenia. Spadły do lawy. I w lawie giną, tak? Z lawy, że średnio wyjąć. Nie podniosą, bo się spaliły w lawie. No a tak to pokazuje, jak niebezpieczne, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą eksploracja Netheru. Zwłaszcza jak się jest frajerem. Teraz tak, droga do... Właśnie, tam jest coś nowego. Ze zrzutkę. Teraz, w Netherze w ogóle można by z niego skorzystać i przejść szybciej do tego, tak? Nether jest taką odwróconą Narnią, albo Narnią dystansową. Czyli, że jak w Narni pokonamy jeden krok, to tak jakbyśmy jeden klocek, to jest w świecie tym zwyczajnym 8 klocków. Więc można się poruszać dużo szybciej. I to jest coś nowego? Tej budowli nie znam. Ona jest poza jurysdykcją Świątyni Światła, więc absolutnie mi nie przeszkadza. No, ale co to jest tak naprawdę? Wygląda ładnie z stamtąd. Tu jest jakiś ładny dom. Ciekawe. Mur polski? Nie no, my nie chcemy chyba nikogo, żeby zatrzymywać, nie? Jak do nas przychodzą. Jest Chinolek, mówi, że lubi sajdonki. Ja mam dzisiaj kurczaka po wietnamsku. Też, ja go też bardzo lubię. Jezu, Fibonacci, bardzo dobre to jest. To jest dokładnie tam Fibonacci wkleił mema, który podsumowuje to, co się dzieje w Netherze. Nie, ta lore Minecrafta jest spoko. Więc co, zaraz zobaczymy, czy jak prosto jest instalować Minecrafta RTX i odpalimy Minecrafta RTX. Ty, jakie światło w ogóle. Co to? A, to są takie ten. Chmury, wyglądają jak chemtrailsy, nie? W świecie Minecrafta. Aczkolwiek zobaczmy, jak zapytamy, wyjdziemy z serwera i się pożegnamy grzecznie. Jak kupić Minecrafta? Bill Gates rozdawał Minecrafta, jak ktoś miał Windowsa 10, to dostawał swego czasu za darmo. I to była dobra okazja, żeby to jest dobra cena za grę. Każdy, kto ma kupionego kiedyś na Javie, może przenieść do Windowsa. A tak chyba tylko na stronie. Na konsoli można zawsze dorwać gdzieś taniej. O. Ale zobaczmy, bo nie sądzę, że byłoby o tym głośno, gdyby to była ta wielka... unifikacja, ale...
Moje zestawy nie mam żadnych, pokażmy rynek. Jak się wpisywało RTX, to coś powinno być wyświetlone, ale... No w tej wersji nie działa niestety, będziemy musieli na chwilę się cofnąć do innej. Już nie można przenieść. Jak to? Nie, teraz, bo cały czas można połączyć te wersje, ale nie jestem pewien. Kurczę. No dobra, no to tak, przed nami wielki projekt odpalenia Minecrafta RTX. Możemy tam zbadać Nether. Możemy zrobić też formę pogadanki, jakby ktoś chciał, ktoś też ma tego Minecrafta RTX, to mi się wydaje, że będzie mi tam, będę się czuł samotnie. Zwłaszcza, że jeszcze 2 godziny przed nami, więc z chęcią ja się z kimś połączę. A na razie tylko muszę dojeść obiad, więc 5 minut przerwy, dobra? I zaraz wracam. Tak, czego będziemy potrzebować? Przetrwanie. Normalnie to można zmieniać. Zasoby... Jesteśmy. Gra, jak na złość. Nie zapamiętała zupełnie niczego, co ją prosiłem. Na przykład prosiłem ją o odwrócenie osi. Wstępnie nawet działa. Tak, nie jest to do końca RTX, ale jakiś świat. Są drzewa, z tego co rozumiem, iglaste, które lubię. Podobają mi się lasy w tej grze. Okej. Teraz tylko pozostanie wgranie teksturowanej paczki. I będzie fajnie. Czy chcę sam pak? Chcę samego paka. Świat mnie absolutnie nie interesuje. Mi się podobały te fundamentalne razylberisy, które pozwalały... Sprawiało, że gra wyglądała jak normalny Minecraft, ale miała RTX-a. Może nie wiesz tego RTX-a. Oczywiście go nie wygrałem, tak? Odpowiem tylko świat. Teraz będę musiał niestety zhakować grę. Znaleźć miejsce, gdzie jest... składowany świat i tak dalej. No, mam już drewno. A? Pięknie. Czy to jest ten cały... Pójdziemy dalej, udamy, że go nie widzieliśmy. Jest piękna woda. Drzewo, które leży, tego się nie spodziewałem w tej grze. Więc pozbędziemy się drzewa i zaraz wyjdziemy do epoki kamienia łupanego. Muszę sobie przygotować jakieś tematy, żeby nie zasnąć. Okej, okay, Y wkleja paki, dziękuję bardzo. Szanowny panie Y, czemu takie wyblakłe? Uwaga, ściągam wirusa. Jest jeden wirus, Razer Core RTX z kwietnia 9. Weźmiemy Razer Core'a, zobacz plik. Jest tutaj dobrze poklikać, jak za starych, dobrych czasów.
Teraz taksówki. Nie, tutaj ten. I jestem człowiekiem, Jezu, nadal. Uwaga, hej, Minecraft RTX Beta Razel Core. Razel Core. Co to jest? God bless you. Ryan. Jak źle wpisany. Okej. Co się dzieje? Instalujemy Minecraft RTX, tak? Spoko, spoko. Dobra, więc tak. To teraz trzeba zainstalować. Teraz tak, mamy świat zapisany? Prawdopodobnie, tak? Lasy, etc., etc., fajnie. Zapisujemy i zamykamy. Samotność w RTX, darmowa run, mapa jest już na rynku, super, super, aktualizacja jest dostępna. Ja to chyba pobrałem, tak? Rozumiem. Teraz trzeba będzie wejść w wyższy poziom hakowania. To jest ten poziom, kiedy muszę odpalić... Tatar Commandera. Huh. I tak, będziemy chcieli przenieść Razer Core RTX Resource Pack do naszego świata. Tylko to jest najmniej intuicyjna część Minecrafta. Zastanówmy się. Minecraft. Bedrock. A, pokażę wam, co piszę w sumie. To jest jedna ciekawa część strumienia w tym momencie. Minecraft, Bedrock, World, Location. Okej, i uwaga. Outdata, local packages, Microsoft Minecraft. O Boże. Szukam teraz katalogu, przepraszam. Okej, okay, już mogę chyba wam pokazać, co chcę odmienić. Minecraft, Microsoft Minecraft, tak? Local state. Okej. Okay. Resource pack. Rozumiem, że jak zgram tutaj, to będzie dla wszystkich, ale mogę się absolutnie mylić. I to jest chyba ten mój świat. Jak tu wrzucę tego Razer Core RTX-a, zobaczmy, czy będzie działał. No szczerze nie wiem, jaki jest ten. Że FAP foldery. Tak, chcemy tego uniknąć, zwłaszcza u NVIDII, ale może już będzie dobrze. Co tam jest pan Soushibo 22CM? Dobry, dzień dobry, jeszcze jest ten. Jest cieplutko i tak dalej. Mówisz tak, co? Kościółek, wybory, Minecraft. Absolutnie coś w tym jest. Dobra, graj. Edytuj. Paczki zasobów. Uwaga, aktywuj.
No zobaczymy, bo nie ustawiłem tej głównej funkcji, żeby korzystała ze śledzenia promieni. W wersji beta. No i to chyba to. To chyba to. Tak, cienie jakieś są. Okej, okay, czyli wchodzimy w godzinę, kiedy zajmujemy się tematem odcinka. Czułość muszę trochę zmniejszyć. 44, że potem w PUBG-u mi się nie myliła. I zobaczmy. Gładkie oświetlenie, śledzenie promieni, skalowanie w górę. Skalowanie w górę, co? Okej. Okay. No i co teraz, tak? Mamy godzinkę. Tak, za chwilę zrobię sobie przerwę. Wezmę sobie zimny prysznic. To jest opcja dla biedaków bez klimatyzacji. No i pytanie do was, co możemy zrobić? Jak uczynić ten stream atrakcyjnym dla biednego widza? Czyli załóżmy, że wróciliście już z kościółka, głosowania i tak dalej. I jaka będzie dla was wspaniała rozgrywka? Czy robienie domku z dirta? Czy kopanie pod kątem... Ładnie przez te liście przychodzi światło, muszę przyznać. Tamowanie konia. Widzimy FPS-y w ogóle? Mem teścik. FPS-y 59. Piękne ryby. Cud światła, żeby zrobić. Mamy całą świątynię, ale nie możemy do niej dojść, ponieważ jest niezgodna z... Czy chodzenie wzdłuż rzeki? Ja bym się pokąpał w tej grze. No. It's beautiful. Możemy wyjść gdzieś wysoko. Co robienie temu koniu? Tamowanie. To jest oczywiście kalka słowa z angielskiego, która bardzo mi się podoba. To nie jest jak tamowanie krwi konia. Tylko na przykład od tame, czyli udomowienie? Nie, to nie jest to słowo. Super jest to złamanie światła. I że lepiej wygląda teraz trawa. No, pracują nad tym, pracują, tak? Bill Gates oprócz robienia szczepionek stara się, by to wyglądało coraz bardziej spoko. Podoba mi się ten retrofuturyzm tutaj, no bo mamy efekty bardzo nowoczesne, których nie ma w żadnej grze oprócz dosłownie, nie wiem, 10 może, mówiąc w ogóle optymistycznie. Natomiast całe wielkie piksele, to jest bardzo słodkie. Oswojenie, dosłownie oswojenie chyba. Oswojenie jest lepsze, by oswoić konia. Tak, ale tamowanie brzmi super. Tak, bo to jest słowo klucz. Wiesz, że jesteś wtedy, ziomki z Minecrafta zrozumieją, inni ludzie, te każule, te normicy nie będą wiedzieli, o co chodzi. No więc ten. Czy świątynia co do światła w wersji RTX nie przetrwała? Nie, tamten, mam gdzieś tego save'a, ale go skasowałem, bo miałem tego save'a, ale już nie chciało się trzymać. Mamy wszystko na serwerze. Tak, no na przykład możemy rozkminić. Jaki jest sens, że Microsoft nie wdraża tej wersji? Albo coś nie działa technicznie, bo to nie jest tak, że tutaj jest jakiś magiczna technologia, która jest tylko dostępna dla zielonych kart. Otóż to jest po prostu Minecraft DX, to jest DXR, czyli Ray Tracing DirectX-owy. Mi się wydaje, że oni czekają, aż Minecraft będą mogli się pochwalić Minecraftem na najnowszych konsolach. Tak, i powiedzą, że patrzcie na Xboxie tym Sex, czy jak on się nazywa, no to można sobie zagrać w Minecrafta RTX. Innego sensu nie widzę. Jest pan Crazy Vet, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, pies w dobrej formie. Byliśmy wczoraj na owcach.
O. Strasznie swoją drogą. Kurde, jak się ten gatunek nazywał? Pies, mam teraz do wyboru poziomy trudności zaganiania owiec. I na easy są owce wielkości psa. To mi się wydaje ciekawszy temat, który wam zaraz przedstawię. Nazywają się... Ha, już wam mówię. Muszę zrobić właśnie badania. Skudę. Że miło słyszeć. A jasne, jasne, dlatego opowiadam. Najciekawsza część ten. Więc uwaga. Owce. To są low-levelowe owce. Skudi, tak? Strasznie fajne. Patrzcie, jakie to jest małe. Jakaś jest, kurde, banan dla skali? Kurczę, nie ma. One są na tutorialach właśnie, takie owce ci dają. Potem są owce wielkości konia, nie? Ale ten. Że na easy są owce bez nóg. Tak, to są, jak masz ten, tryby story. Co z kaczkami biegusami? To nie jest takie proste, tak? Czy można zawsze wziąć zwierzę, a potem je przywiązać gdzieś do słupa, nie? Jak się nie będzie ten, chciało nim zajmować, ale... integracja, nie mam je tam wbrew pozorom u psa zbyt często, więc, ten. Więc nie chcę skazywać kolejnego stworzenia na cierpienie, tak? Czy są miniaturki? Nie sądzę. Nie wiem, jaka jest funkcja do końca owcy w przyrodzie. Oprócz tego, że zjada ci cały trawnik do ziemi. Ale pewnie jakąś mają. Że na hardkorze tygrysy. Nie, to jest wielkość owiec zregulowana na razie w tym poziomie wyborze z poziomu trudności. Więc ten, ciekawostka. Jest Tamos Foyt. Skąd ten czat? Nie, czytam czat z Twitcha, spokojnie, spokojnie. Ale czy tak naprawdę udaję, że mam widzów, nie? To jest tak, że właśnie ja sobie wymyślam komentarze i czytam, bo ten mało osób pisze na Twitchu. Więc taka jest prawda. Zachodzi słońce, będziemy musieli zbrować pierwszy grób. W którym się zamkniemy i tyle. Ja zapiszę, że na YouTubie. Tak, monolog streamera. Najważniejsi są ludzie, których sobie wyobrażasz w głowie, że cię oglądają. Więc pierwsza noc to jest pierwszy grób, tak? Pasowałoby dojść do poziomu... O, to jest dobre miejsce na grób moim zdaniem. Nawet zbyt dobre. Hamba, okej, czyli tak, z tego deski, z desek pierwszy zestaw do kopania. Tu powstają pierwsze narzędzia. Pierwszy kilof. Ponieważ wiem, że to jest oszustwo. Straszliwe. Gdzie to jest gra? Gra. Poziom trudności pokojowy. Hej. To jest problem w wersji RTX. Mianowicie w nocy nic nie widać. Więc musimy przeczekać ten. Aż nastanie dzień. No bo nie wiem, może na waszych monitorach coś widać. Okej, widzę jakieś tutaj, okej, coś widać na tych. Okej, coś ten, minimalnie coś widać tam, okej, może, ale... że nie ma promieni, nie ma się... Ale to jest absolutnie realistyczne, tak? Byliście kiedyś w nocy? No to w nocy mało widać, tak? Więc to jest realistyczne jak najbardziej.
Tylko, że... Jak to nie biorę trudniejszego? A, bo chcę tylko... Chcę teraz dojść... Chcę wygenerować węgiel drzewny. Skonstruować piec. Okej, jest szansa, uwaga. Zaraz się rozkręci. I teraz. Teraz, którym było z shiftem? Okej, to i to. I hej, mamy źródło światła. Zrób piecyk. Tak, tak, tak. Nie, no jest jedna przykra rzecz, no, że... Jestem znowu skazany na samotność tutaj. Znaczy, bardzo mi się podoba w grach zwłaszcza w grach MMO mi się podoba samotność, ale tutaj... Znaczy, nagle, że się ukryć przed kimś, tak? To jest super. Okej, okay, uwaga. I zaraz będziemy mieli... system podtrzymywania życia. Hej! Okazuje się, że to jest całkiem rozległa. I niestety... taka sobie jaskinia. Czy identyfikuje się bardziej jako kobieta czy mężczyzna? Raczej mężczyzna, chyba że gram w gry kobietą, to wtedy bardziej kobieta. Mi się wydaje, że trzeba być dynamicznym w dzisiejszym świecie. Nie? Więc jak gram Lara Croft, absolutnie czuję się jak 100% kobieta. Jak gram ludzikiem z Minecrafta? A! Teraz też się jako kobieta identyfikuję. Ej, przepraszam. Zrób rekonstrukcję wieliczki, mówi pan Wojciech C. A, czy w Minecrafcie jest sól? Paradoksalnie robienie rekonstrukcji wieliczki nie jest takim problemem? Bo akurat z tego co rozumiem... kopanie w kopalni soli jest bardzo podobne do kopania w Minecrafcie, w sensie nie ma ryzyki za bardzo zawalenia, bo kopiemy w strukturze krystalicznej soli. Węgiel z tego co rozumiem jest dużo bardziej problematyczny. Czy cukier może być? Jest cukier w Minecrafcie? Chyba można zrobić cukier z... Bo jest to co się uprawia na plantacjach, ale nie wiem czy chcę iść tą drogą i opowiadać o historii tych plantacji cukrowych. Drewniany kilof niestety nie wytrzymał tak dużo. Cóż, potrzebuję... mnóstwa patyków, uwielbiam patyki, które przerobimy na kilofy. No i proszę, już się powoli rozkręca. Czy rok dla górników soli też ma 14 miesięcy? W tym świecie rok ma 24 miesiące. Był właśnie, że jakiś tam patch był 6 dnia 24 miesiąca. Mi się wydaje, że ten rok tutaj w świecie Amerykanów ma nawet 31 miesięcy. Jest pan jedyny, jak pyta, czy kończyć ostatnią Larę, czy The Last of Us 2. A gdzie jesteś w The Last of Us 2? Problemem The Last of Us 2 jest to, że jest zbyt długie. Totalnie. Larę można dać na easy i... Na easy to jest głupia, zwykła zręcznościówka. Ja popełniłem błąd w Larze, że grałem na tym poziomie trudności dla testerów. I tego poziomu nikt nie testował. Ale z perspektywy czasu milej wspominam Larę. Pomimo swoich głupot. Lara nie starała się nam wciskać kitu, że... Coś się zmieniło oświetlenie tak naprawdę. Że zabijanie jest złe, tak? Lara po prostu chciała uratować świat od czarodziejskich mocy. Więc w świecie, w którym istnieją czarodziejskie moce, możemy jakoś uzasadnić, jakoś uwierzyć bardziej w istnienie super kobiety, która
zabije super komandosa. Zwłaszcza, że Lara swoje wycierpiała i widzieliśmy przez dwie ostatnie części, jaką przechodziła przemianę z prostej studentki do mordercy miliona istnień. O, jest tam pytanie od pana, przepraszam, muszę sobie pojaśnić. HWLA albo LWLA, o ten, pokazówka Cyberpunka. No to będzie Wiedźmin FPP w innym świecie. Niestety są zgodne opinie, że strzelanie to drewno. I strzelanie to widzę być takie totalne RPG nudziarstwo, czyli to będzie strzelanie do worków na amunicję. Czyli to jak ktoś nie lubi tych Destiny, gdzie strzelamy do ludzików, którzy są po prostu wielkimi paskami zdrowia, no to będzie bardzo cierpiał w Cyberpunku. Jak ktoś tam idzie dla fabuły, świata i tak dalej, powinien być zadowolony. Ja bym chciał fajny gameplay, ale mam przeczucie, że to będzie Deus Ex z otwartym światem. GTA X, o, coś takiego. Że będzie można przejść przez zabijanie. To jest super plus. Ja nigdy tego nie doceniałem, to się wydawało oczywiste, ale po tym, co przeżyłem w grze od Naughty Dog ostatniej, to ja bardzo szanuję możliwość albo to, że twórcy dają wybór. Bo niestety tego wyboru nie dostałem w świecie Naughty Dogów. Jestem ogólnie rozczarowany tą grą. Znaczy, jest trudna sprawa, bo tam dużo osób straciło życie ją robiąc, bo ona naprawdę jest kawałem ciężkiej pracy. Ale oprócz tego, no to jest zmęczenie Polaków. Okej, tutaj chyba żadne dziwne zwierzę nam nie wejdzie. Możemy już się skupić na kopanie pod kątem 45 stopni. Co tam? Jazda, że jest słowa, pisze Igorasek and retired. Nie, retried. Że strzelanie poprawili. Wszyscy mówią, że jest lepsze niż myśleli strzelanie. Niż się spodziewali, więc to jest plus. Nie, no to jest gra, którą się kupuje dla świata. Aczkolwiek, no chciałbym, żeby strzelanie było fajne, no ale... Że narzekanie na jazdę autem też jest... Ciężko zrobić dobrą jazdę autem. Tylko, że no Ubisoft. No Ubisoft też ma bardzo złą jazdę autem. Jestem ciekaw, jak to się, skąd, z czego to wynika, bo to jest tak, że oni przecież biorą jakiegoś ludzika, który na tym się zna, specjalnie go zatrudniają, prawda? Podobało mi się to, że zatrudnili planistów, żeby zrobili fajne miasto. I mam nadzieję, że to odczujemy, chociaż podejrzewam, że Rockstar też zatrudnia planistów i inne wielkie firmy, że to nie są wynalazki tam jakichś ludzików z game devu, tylko profesjonalistów, którzy na co dzień na przykład zatruwają życie krakowianom, warszawiakom i tak dalej. Więc miasto będzie realistycznie uciążliwe. Zobaczymy. No są też głosy, że dużo osób nie wierzy, że gra wyjdzie w tym roku. No Bugensteiny istnieją. Że może w Ubisoftie nie jeżdżą samochodami. Ubisoft to jest co? Kanada. Nawet nie wiem, się wydaje, że większość oddziałów mają w Kanadzie. W Kanadzie się fajnie jeździ. Że Kanada to konie. Niedźwiedzie polarne na północ. Może są z niedźwiedzi krali niedźwiedzi polarnych. Nie wiem. I że Ubi to bardziej Francja. To jest francuska Kanada. Chyba jednak bardziej. Nazwiska są takie francuskie, ale francuska Kanada jest bardziej francuska niż Francja. We Francji masz znak stopu, we francuskiej Kanadzie masz arrêt. Więc oni są bardziej francuscy niż sam papież. Ale okej, pewnie macie rację oprócz tego. Francuzi nie potrafią jeździć. Dużo dobrego słyszałem o Paryżu.
pod tym względem. Nie jeździłem po Paryżu, więc nie wiem. Ale słyszałem dużo dobrych opinii. Że był film dokumentalny Taxi, był. Nie wiem, czy da się go teraz obejrzeć. W Kanadzie spoko, szczególnie jak droga ma 70 km. Tak, tak, tak. Tam jest najpiękniejsze, że jedziesz i jesteś tylko ty w Kanadzie. Nikt ci nie wjeżdża z naprzeciwka, a tak dalej. Drzewo leży w poprzek. Że to się nazywa Quebec, to prawda, jest absolutna racja. Tak to się nazywa. Strasznie słodka nazwa swoją drogą. Czy byłem w Stanach? Właściwie nie byłem. Teraz chyba nie jest do końca tam bezpiecznie, nie? Chyba bardziej niebezpiecznie jest w Kanadzie, bo tam w Kanadzie były przypadki, że policjanci Polaków taserami tam sobie robili polowania, nie? Co tam, przepraszam, tylko muszę zobaczyć ksywkę. A to policjant, że łosie częściej leżały w poprzek. No, tam jest dużo zwierząt. Czy zależy gdzie, bo wiadomo, jak się jest w jakimś Toronto, to to jest takie jak miasto w typowej cywilizacji, tak? Ale tak, na jakimś tam zadupiu, to to jest tak, że widzisz drzewo, rzucasz kamieniem i sarna się przewraca. Jak to jest ciężki kamień. Tak, tam zwierząt, tam jest no zbyt dużo. Nie ma co z nimi robić w sumie, nie? Po co takie zwierzę tam żyje? Czy to tylko denerwuje człowieka? Ale tak, tak, zwierzę. Wilki widziałem nawet. Jezu, w Polsce tyle chodziłem po górach i to wilki to była rzadkość. Widziałem tylko jakieś ich czasami coś co rozgryzły. Ale wilka w życiu. Niedźwiedzia tak samo w Polsce nie widziałem. Zawsze liczyłem, że w Bieszczadach zobaczę niedźwiedzia. Tam chyba są znaki, że będą niedźwiedzie, tak? Uwaga, niedźwiedź cię zaraz zeżre. A też nie było niedźwiedzia niestety. Jak pisze, tak, nie mogę nubek zacytować, co napisałeś, ale to się zgadza, że w Polsce rzucasz kamieniem, to ten. To jak jesteś myśliwym, że strzelasz do dzika, a tam matka z dzieckiem się przewraca, nie? Więc coś w tym jest. Potrzebujemy łopaty, widzę jeszcze, z trudnych minecraftowych problemów. Albo dziecko na rowerze, nie? Że rzucasz, tam strzelasz, tak, myślisz, że to jest dzika, tam się kredki wysypują. Storlinstra. Mamy łopaty, mamy ten super. Robolstwo 100%. No i. Taker mówił o Babiej Górze. W nocy słuchałem, jak ilenie się tego wały. No, czy w takich polskich tych dzików jest masa. Dziki regularnie. Nie wiem, jak teraz, czy jeszcze żyją, tak? Ale. Nie, no, żyją. Niedawno widziałem dzika w Krakowie. W Krakowie są dziki. Fajnie by jak ci dziki podchodziły pod namiot. Dzik spoko, no najgorszy jak jest pani dzik, tak? No pani dzik to przeważnie oznacza, że ogólnie ten zwierzęta baby są no niedobre, no bo chcą cię zabić. Był taki film dokumentalny z Leonardem DiCaprio. Zjawa po polsku? I tam właśnie było, że człowiek sobie żył na luzie i niestety trafił na babę niedźwiedzia i no nie było, nie dało się negocjować, baba niedźwiedź go rozjechała, nie? Miał dobrą regenerację na szczęście. Czy w cyberpunku będą dziki? Właśnie muszę zobaczyć, czy będą cyberzwierzęta, tak? Były cyberzwierzęta w Wolfensteinie. Nie wiem, czy graliście, był Wolfenstein, ten najnowszy oczywiście. I tam były psy jakieś z metalowymi częściami i tak dalej. Więc jakiś taki, nie wiem, cyber. Chciałbym, żeby była złota rybka, taka welonka, która potrafi chodzić, żeby miała cybernóżki, żeby mogła sobie wyjść i się nakarmić, moim zdaniem ekstra. Że koty są, ale cyberkoty? Policjant jeszcze mówi, że pod babią jest samowolka budowlana. Nie no, Podhale to jest jedna wielka samowolka. Czy to nie jest jeszcze Podhale, ale Orawa bardziej. Ale tamte rejony to Stanach, to jest świat samowolek budowlanych. Tam można sobie jechać z aparatem i zawsze coś się znajdzie fajnego. Czekaj, Nubek, już bardzo fajna walka z niedźwiedziem. Miła wspominam ten film, że RDR osiągnął to samo. No muszę wrócić do RDR-a. Czy po tym, co przeżyłem w świecie, gdzie się walczy z grzybami, gdzie grzyby chodzą na ciebie,
to miło mi się gra we wszystko. Kopię i wiem, że to ma sens, tak? To nie jest tak, żeby kopię, że mam się dokopać do jakiegoś gościa, żeby go zabić. Tak było w tamtej grze. Co kopię? Jakby ktoś nie śledził moich tych... moje rozumienie Minecrafta jest takie, że zawsze robię tunel pod kątem 45 stopni. I w sumie zobaczmy, czy kopię dobrze, że to jest słońce? Zaraz, czy jest szansa, że słońce do nas przyjdzie w ogóle? Moment. Słońce idzie w jakim kierunku? Niedobrze, musimy kopać. Tak? To jest linia, teraz wskazuje mój kursor, po którym porusza się słońce, po tym widnokwadracie. Tak? Czyli musimy zmienić kierunek o 90 stopni. Gdzie korytarz będzie prowadził? Pod ziemię, tak? To nie jest ważne, gdzie on prowadzi. Ważne, że go kopiemy, tak? To jest gra, której kultywuje się pracę. Pracę bez większego sensu. To mi się podoba, tak? Nieważne, co się należy, ważne, żeby pracować. Dlaczego nowy świat? Więc tak, serwer działa. Jak ktoś jest zbulwersowany tym, że ten... nie gram na serwerze, to ja też jestem zbulwersowany. Ale dzisiaj mamy dyrektywę, że gramy w Minecrafta RTX, który z powodów... No mi się wydaje, że to jest polityka nomen omen, bo dzisiaj są wybory. Polityki Microsoftu, tylko i wyłącznie, albo Mojangu, nie jest kompatybilny z wersją, która jest dostępna dla każdego. Trzeba tutaj się ostro postarać, a wejść w betę, żeby sobie w to pograć. Więc musiałem się cofnąć, ponieważ Nvidia chciała, żeby pokazać wam, jak wygląda świat RTX-a pięknie. To musiałem niestety dokonać cofnięcia się do czasów zwykłego Minecrafta. Czy jest różnica między wschodem a zachodem? Chodzi o czym? O co? Że tam słońce się, światło inaczej zachowuje? Pewnie nie ma w tej grze. Zobaczymy. Czy wolę stare gry From Software, jak Demon's Souls, ten, czy nowe? Mi się Sekiro bardzo podobało. Wiem, że tego nie dało się do końca tego nastawienia odebrać, biorąc, jak ktoś śledził moje poczynanie, ale jednak ten... Sekiro bardzo szanuję, te nowe. Chciałbym, żeby można było powrócić do Demon's Soulsów, których nigdy nie skończyłem, ledwo co tam zacząłem. Bo jest dostępny niestety wyłącznie na albo emulatorze, albo tej konsoli, która ma już 60 lat i granie na niej, no to jest troszkę... Znaczy są ludzie, którzy lubią starocie, tak? No ja tak średnio, mi się to podoba, kierunek, w którym idą gry. Nie mam takiej potrzeby, że wstaję, poprawiam wąsa i mówię, kiedyś to było i odpalam jakiegoś tam Game Boya, tak? Zamiast Switcha. Więc absolutnie korzystam z uroków dzisiejszego gamingu, czyli że gry się wgrywają szybko, jest early access, który mi się podoba i tak dalej. Więc wolałbym, cieszę się, że będzie robić ten remake tych Soulsów, ale boję się, że Sony niestety zrobi z tego giga exclusive. Że Pacman najlepszy. Tak, dokładnie, nie? Że Tetris to była najlepsza gra logiczna dla myślących ludzi. Tak. A bo kiedyś to było, Deus Ex najlepsza gra, jak mogłeś tam, AI nie istniało i tak dalej. Potem gość mówi, że dzisiaj są gry zbugowane. Kiedy Heroes na Game Boya? Heroes na Game Boya, co? Ile taki... Mam Game Boya, mam taką chińskie dziedzictwo. Zobaczmy. Game Boy Advance. To jest moja ulubiona wersja. On jest kompatybilny z Game Boyami. Ale czy jest jakiś Game Boy Advance? Jest obudowa konsoli. Folia. Obudowa. Jezus, deficyt. Kable. Ładowarka. Pokrowiec. Używany 300 zł.
Mając takie coś, o jest to świetna konstrukcja, on jest bardzo mały przede wszystkim. Zmienia się w puderniczkę, nie jest tak super wygodny jak model, chociaż to jest kontrowersyjne, a w takim sobie stanie jest. A to była najlepsza konsola. Potem niestety nic jej nie dorównało za bardzo. SP było ewentualnie spadkobiercą, nie lubiłem DS-ów. Więc jakbym ją sobie ogarnął, można by sprawić tych Heroesów na Game Boyu. Że to jest bieda model. Tamten dlaczego? Były jakieś warianty? To mikro. Były trzy wersje fundamentalne. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Game Boyów Advance. Był Game Boy Advance, który nie miał podświetlania. Potem SP, moim zdaniem szczytowe osiągnięcie z fajnymi reklamami. I dopiero na końcu był mikro. Mikro mam. Tylko mikro jest pozbawione wstecznej kompatybilności. Chyba. Co z moimi komputerami? No to są emulatory. A, słodkie są. Czy nie lepiej emulator do fona? Mam taką konsolę do tej emulacji. Jakieś chińskie dziwadło. W sumie można by zobaczyć. Immortal coś tam pisze. Pozdrawiam. Czekaj, jednak mówi, żeby postulować bojkotowanie gier bez ray tracingu? Nie, no, mi się wydaje, jedynaku drogi, szanowny, że ray tracing ruszy wraz z nadejściem nowych konsol. No bo teraz to nic nie działa, tak? Nie ma nic tak naprawdę obsługującego sensownie ray tracing. Minecraft i ta gra, gdzie się chodzi ludzikami, czyli Quake 2. To są fundamenty, wielkie filary ray tracingu obecnie w grach. Po tym chyba jest niestety biednie. Pies! A nie jestem na to gotowy w tej grze. A, słyszę psa, więc chciałbym go zabić. To mi niestety zostało po graniu w... jak ty się nazywałaś, patologio? Ostatnie z nas. Co jest? Zbugowało się i gra się wykrzeczyła. Zobaczmy, dlaczego ten pies usłyszał to? Może Microsoft podsłuchuje. Czekaj, kto to pisze? Senior Sigma. Najlepszy Game Boy SP wersja AGS-101. Lepsze podświetlanie. A to nawet nie wiedziałem. Zobaczmy, czy mi zapisało, czy po prostu teraz będzie Rage Quit i ten, i koniec. Moment. Okej, okay, dobra, nie jest tak źle. Nie mam jeszcze schodów, ale... Może Cyber tutaj nawali coś w kleja. Zobaczmy, co szanowni widzowie piszą. Co to jest? Okluzja otoczenia. To jest to, co będzie w tym, tak? Nvidia się teraz cieszy. Nvidia podwyżkę mi teraz musi dać. Przeczytamy to. Okluzja otoczenia oparta na śledzeniu promieni. Oświetlenie rozproszone oparte na śledzeniu. Odbicie oparte i cienie. To najgorsze jest to, że tak brzmią, to, bo to są funkcje, które się wymagają dużo pracy w normalnych aplikacjach, natomiast w ray tracingu to jest wszystko w promocji w jednym. Znaczy można to rozbijać, tak? Bo na przykład Battlefieldy to rozbijały, ale jedno. Znaczy Battlefield 5 też ma na ray tracing. Tak, to jest beznadziejna implementacja. To jest taki tam na siłę, nie? Z gatunku, hej, zróbcie nam ray tracing, bo musimy coś mieć z ray tracingiem. No i ten powstał jakiś tam ten. Ale absolutnie Quake 2. Co tam jeszcze ma fajny ray tracing? Minecraft. I nie wiem, czy coś jeszcze znajdę. Blender. Że DLSS. DLSS też bardzo fajny. Tak, DLSS to jest w ogóle dobry kierunek rozwoju gier. To jest bardzo sprytne, bardzo mi się podoba. Ma potencjał i td. Światełko tutaj. Kopiemy w górę, nie lubię kopać w górę. Chyba nikt nie lubi. Czy Metro Exodus? Metro Exodus dostały też tylko oświetlenie globalne. Tak? Mam nadzieję, że ten nikt mnie tu nie ukrzyżuje, ale tego nie widać praktycznie. To jest takie zgatos dla melomanów, tak? Jak masz kable HDMI za 1000 zł. To może to zobaczysz. W sensie trzeba się zatrzymywać i wpatrywać w te efekty. Tak? Cytując entuzjastów właśnie takiego hi-fi,
To jest ten, tak? To jest bardzo dobre, ale tego nie widać. No jest tam, widać, że cienie kontaktowe jakoś są inne i tak dalej. Tak, no tutaj widać, tak? W Minecrafcie pokazujesz babci, tak? Że masz tam Jezuska, który nagle świeci, jak wpadają promienie światła i babcia to docenia. Jest w stanie zobaczyć. To jest spoko. Jaki monitor polecam? Jestem do tyłu z monitorami. Jak ktoś gra dużo w strzelanki FPP, polecam 144 Hz. Wiadomo, jak się z Shroudem pewnie tego nie potrzeba, ale mi to bardzo... dla mnie to był game changer. Dużo przyjemniej mi się gra w FPP. Tu mam 60. Czy bez DLSS też trzymam się FPS-ów? Wydaje mi się, że tak. Możemy wyłączyć DLSS-y? Tutaj też widzę, że jestem ograniczany od góry czymś. Nie wiem, jak to wyłączyć. Zobaczmy. Ukryj rękę. Widok kamery. Tryb zaawansowane. Chmury, przeczytaliście, kołysanie. Sorry. Mieliśmy gorszą jakość. To się nazywa skalowanie w górę. Chyba. Tutaj chyba nie dostrzeżemy za bardzo różnicy. A, miałem wziąć sobie oczywiście kill-off nowy. Tak, tak. Ha! Mi się wydaje, że na tym etapie możemy w ogóle wejść w nowy etap rozwoju ludzkości. Mianowicie skonstruować kill-off z żelaza. Uwaga, to jest tak zwana ruda żelaza i ten, strasznie ładne jest to światło tego pieca, ono jest super, w sensie, no tak naturalne światło pieca to, że to jest coś, co właśnie było ciężko uzyskać z normalnymi sposobami. Jak dobijemy się, dojdziemy na szczyt, to zobaczymy, ile klatek będzie. Ognisko domowe. Tak, tak, tak. To jest bardzo przyjemne akurat. Nic nie widać. Strasznie ciemno. Tutaj w drugim komentarzu pisze restart, masz opisane, jak wyłączyć VSync. Co to jest? Feedback Minecraft.net. Jest. VSync w drugim komentarzu. Jest pierwszy, czwarty? Nie, to są drugie. O mój Boże. To jest takie, to jest proste. Musisz tylko wejść do... Znaleźć... text options. Ok. I VSync. No dobra, ej, zróbmy to. Czy będzie, czy dojdziemy do mojej ulubionej wartości, czyli 144 Hz? Podoba mi się ta zagadka. Nie? Hej, to jest proste, to jest intuicyjne. Jak mogłeś tego nie wiedzieć? O Boże, kocham to, nie? To jest, hej, przecież to jest w opcjach, musisz tylko wejść. Tutaj. Tak, tak się składa, że tu jestem. Local, mojanką minecraft.pe. Ok, i tu jest options text. Znaleźć linijkę, która się nazywała VSync, ok. Jeszcze raz, co? Jest VSync, nie muszę nic z tego znaleźć. Dałem edytor i dać 0, tak? Proste. Intuicyjne. Każdy powinien to wiedzieć. Tak, Hackerman. Graj. Samotność w RTX-ie. I zobaczmy. Tak, tracisz gwarancję i tę licencję.
No proszę, 90, przekraczamy faktycznie ilość klatek ten. Dajcie znać, czy odczuwacie tearing, ale na moim podglądzie go nie ma, bo to ma być no ta funkcjonalność, którą naprawiała ostatnia aktualizacja Windowsa. Wydaje mi się, że zaraz dochodzimy do warstwy gleby. Dojdziemy do warstwy gleby, a tam nie może być już świat. I będziemy mogli zrobić mikro cud światła. Okej. To jest to, do czego zmierzaliśmy. Dokonajmy teraz cudu schodów. Zrobimy mały, wąski, ciasny cud światła tutaj. Że pewnie będzie noc. Właśnie wstaje słońce. Wstaje z tamtego miejsca. No, teraz tak, kto nam będzie przeszkadzał? To drzewo musi umrzeć. Z tego co rozumiem, jak się skasuje drzewu pień, to liście zginą, nie? To ciasne, ale własne, absolutnie. Bardzo ładne powiedzenie. Czy stream jest tak w 30 klatkach? Tak. Tylko, że to... Stream streamem, a może ktoś to obchodzi, jak to chodzi? No, no, gra jest hardkorowa. Okej. Okay. Pada deszcz. Chmury. Natomiast... Jak teraz tak, zabierzemy nawet te źródła światła stąd. I stąd. Oddamy się teraz kopalni Tytwie. To w pewnym momencie powinno stać się coś bardzo ładnego. Deszcz brzyda. Deszcz brzydki? A, zobaczę. Był jakiś bug z deszczem. Jak na dojdzie chmura jest, no. Na chmurę mamy. Jak w życiu. Okej, okay, ale chyba się powoli zaczyna, powoli się rozkręca. Tak więc siedzimy w swojej piwnicy, aż tu nagle... Patrzcie, patrzcie, kto do nas kto nas zatopi w swoim świetle. Bozia światła. Tak, jesteśmy stopieni w skąpani w jasności. Tego. O. Hej, no i mamy. Dawno nie było cudu światła. Tylko mówię, no chciałem. Mamy całą świątynię zbudowaną, tylko nie chcą nas przyjąć do sekty, że tak powiem. To jest bardzo smutne. Mamy całą ten, tak. Papież nie odpisuje na ten, na wezwania. A, niestety musimy ten. Aha. Tak, papież mówi, że... Jak to się stało, że zacząłem nieironicznie grać w Minecrafta? Zawsze grałem nieironicznie. Minecraft to jest dobra gra, zwłaszcza po tym, co przeżyłem w tej grze, gdzie się morduje psy, dzieci, baby, które są w stanie ciąży i tak dalej. To potrzebuję po prostu, mówię, robiliśmy maraton filmów takich lekkich po skończeniu. Oglądaliśmy Pasję, jakieś te wszystkie teen slashery, filmy gore, ten
martwice mózgów i tak dalej. The Thing, żeby odpocząć od tego, co widziałem w The Last of Us. No i teraz jestem już gotowy na Minecrafta, normalne gry powoli. Czy będzie recenzja? Nie chcę nic ten mówić. Okay. Ostatnio jak mówiłem, to jest duża, jak coś powiem, to jest duża szansa, że to się nigdy nie stanie. I to jest prawda. Więc podjąłem strategię, tak, nauczyłem się od CDP-u, że lepiej nie zapowiadać, tak? CDP zapowiada i potem musi przekładać. Teraz takie mi się wydaje, czy możemy powiedzieć, że to jest polskie? Chyba nie, ale tak wychodzi. Nie kop w dół, tylko zrób na wschód tunel. Absolutnie jest to mądrość, tak? Ten tunel będzie wychodził w świątyni tamtej, która powstaje, będzie ta sama sytuacja. Że obiecać mogę wszystko. A nie chcę konkurować z tymi ludźmi, którzy teraz... Możecie ich teraz wybierać swoją drogą. Tak? Oni są gorsi ode mnie, tak? Oni tam obiecują dużo lepsze rzeczy. Ja tylko mówię, że tak będzie Japonia. Nie druga Japonia, tylko film z Japonii. Prawda? I tak dalej. Oni obiecują lepsze akcje. Że Wiedźmin też był przekładany dwa razy. No, najważniejsze, że po tych przełożeniach gra wyszła dopracowana na starcie, nie? To jest to, co jest najważniejsze. Ach, to muszę zrobić jeszcze schody. Czy dostałem zaproszenie na podstawie pranka? Nie. Ale to nie mówię tego zupełnie, że tamten, ojej, nie zaprosili mnie. No wiadomo, że mnie nie zaproszą, tak? Nie mam na to parcia. Żadnego, powiem szczerze. Wolałbym, żeby to był jakiś pokaz w domu, no ale no... Jak już coś to chciało miejsce, mogę wam pokazać. No bo tak to raczej, bo wszyscy wiedzą, jaki będzie ten cyberpunk, każdy może wyciągnąć wnioski. To nie jest tak, że ja wam muszę tam przyjść i wam powiedzieć, że w grze się będzie chodziło ludzikiem i tak dalej. To są jakieś takie ten... Pokaz był spoko, no wszystko chyba każdy widzi. Niestety trochę drewno. Najgorsze jest to, że nie pokazują za bardzo RPG-owych rzeczy, czyli jak wyglądają rozmowy, jaki mają wpływ i tak dalej. Tylko pokazują bitki, mordowanka itd. To by było coś, co jest ten... Ale zakładamy, że wiadomo, no muszą... Zwykły ten... Seba musi tę grę kupić. Seba ze Stanów. Prawda? Więc nie ma sensu tego nerdom sprzedawać, tylko że to musi być ładne, więc jest Keanu, który tam mówi, że jesteś breathtaking i tak dalej. A nie stary nerd, który mówi, że no, tą postacią możemy iść drzewkiem rozwoju takim, albo rozwijać się w taki sposób, co pozwala nam podejść zupełnie inaczej do questów. Ale szkoda, no. Bo chciałbym zobaczyć, tak, jaki tam jest wpływ na to wszystko. Że będzie można przejść grę nie zabijając nikogo. Absolutnie tak będę chciał przejść. To jest... Z radością witam tę wiadomość. Czekaj, jednak mi przyznać się, że tak naprawdę gram postironicznie. Nie, gram, bo... Nie no, tutaj gram z wiadomych powodów. Tak, u mnie gram, bo mamy serwer. I to jest spoko. Mi się podoba to, co tam zachodzi na serwerze, że tworzymy mały świat, który się rozwija i tak dalej. Tutaj gramy, bo mój szanowny... Dobra firma, która sprawia, że tutaj streamuje w magiczny sposób. W magiczny sposób sprawia, że tutaj streamuje, tak to może poprawię, żeby było jasne. Bardzo chciała, żeby pokazać wam, jak wygląda fajnie Minecraft w RTX-ie, tak? Że się buduje tunele, przez które wpada światło. Jest taka wielka ładna poświata. Pada deszcz. Deszcz, który nie pada z chmury? Tak było w normalnym Minecrafcie? Miejmy nadzieję, że tak. Ja już nie pamiętam. Czy mam przygotowany build w cyberpunku? Widzisz, Fibonacci? Wiesz, co jest najgorsze? I o tym dokładnie mówię, że autorzy cyberpunka nie podają... Wiemy, że nie podają nic, co dokładnie będzie można robić. Znaczy, tam mówią takie oczywistości, tak? Że będzie można przejść grę bez zabijania. Oho, zwiecha.